Witam Was ponownie i zapraszam na kontynuację naszej serii Zagrajmy w Disciples 2. Słuchajcie, mamy dzień 14. Przejęliśmy sobie miasteczko Grunsch. Jakoś tak, takie bardzo zielono-skóro brzmiące. Tam chyba Salvatora do Grunscha się modlili w D&D, czy jakoś tak. Okej, sukces. Dobra, kradniemy dalej. Czy my chcemy jeszcze jedną taką podjątkę? Nie, te potęgi nam się przydadzą, bo teraz będzie walka z pewnym bym przybykiem. Na ciebie to mi raczej nie jest to potrzebne. I tak damy sobie defenda. Okej, 5 nie zdążymy wrócić. Ale dobra, ty daj defenda. A? Machnij wszystkich. 9. Chochlikujesz. No to zawsze lepiej dostać 30 niż 130, prawda? Nie, ten pierścionek jednak przy tym kolesiu to 15. To bardzo paraliż. Podoba się tylko, że gargulec ma minda. Okej. Jest lepiej. Awansowały mi dwa typy. W zasadzie możemy wziąć to, podnieść. Ork. Skoro tak, orka, to nie orka. Uwolnić orki z Majorki. Tobie podjedziesz, sprzedaż. Takiego chaina tutaj robimy. 330. 150 przychodzi. Jeszcze nie mam w tej kopalni manny śmierci. Bardzo słabo się rozwija. To już jest 15 dzień, a mi nie przychodzi moja mana. Bardzo słabo w tej misji. Bardzo słabo w tej misji. Bardzo słabo w tej misji. Zobaczymy, co tam się dzieje. No. Górskie klany, szybciej! Przejęliśmy wam zamek, a wy jeszcze myślicie, kminicie. To nie powinno mieć miejsca. Teraz zmarnujemy ruch trochę tym złodziejem. Ludzi podejdzie tu bliżej. Każe te mikstury. Podejdź tutaj. Żeby już jedną zaaplikować tutaj. Tu. Ty możesz to sprzedać. 120 golda to 600. Okej, ty idziesz. Po co być dalej. Teraz może zmienimy kradzież i ukradniemy to, co potrzebujemy bardziej. Na dalszym poziomie. Dobrze. Ja się tam co następuje, żeby nie marnować naszych 15 zadamy tutaj. Bo to mamy, żeby tym operować. Dwóch z tyłu już nie ma.
Został tylko ten przód, taki w miarę. Zobaczymy, bo on nam po prostu skasuje tam jednostkę z tyłu. No dobra, teraz tak. Ty jesteś... Masz Warda Minda. Próbujemy. No. Takich trafko na pewno. 23. No nie, nie, nie zabijemy cię. Nie ma opcji, żeby zabili. Ale tu mamy niefart. No dobra, wiemy, że ten z tyłu nam się przewrócił. To na pewno. Jak to? Mieliśmy farta. Mieliśmy takiego farta, że sobie nawet nie wyobrażacie. Fart roku. Fart roku normalnie, no po prostu... Ten pierścień chochlikowania jest... Pierścień odpowiadający za chochlikowanie jest po prostu... fenomenalny. No i już mamy jednostki trzeciego poziomu, już możemy działać. Możemy tam nawet iść na tych, no. Co tu jest? Orb of Water. No, po prostu... bitwa... kończyła się tak, jak miała się skończyć. Mimo, że myślałem, że stracimy jednostkę... Czy tam po prostu chochlikowanie od tego naszego pierścionka weszło. Nie było napisane, że ochrona czy nic, ale ten... No, nasza zjawa zrobiła resztę. Bo właśnie ten pierścionek jest potrzebny po to, żeby ściągnąć te ochrony. Nawet nie wiedziałem, nie widziałem, żeby tam było coś napisane, że... Ale dobra, dobra, no, cieszymy się z takiego obrotu sprawy. Teraz potrzebujemy 1000 na ulepszenie tej zjawy. Chodzi nam 150. Ulepszymy zjawę. Tak zrobimy, ulepszymy zjawę i dopiero kupimy różdżkarkę. Tutaj opędzlujemy tutaj miejsce. My jesteśmy bardzo tak wpłynięci tu w dół. Czy ja brać już ten tą miksturkę? Nie, niech ta miksturka na razie tu będzie, bo jeszcze nie mamy takiej pewnej naszej głównej drużyny, nie mamy takiej mocnej, że może coś się... Zawsze się może coś wydarzyć, że zemrze, więc po co? Ale potem się będziemy wracać. Nie wiem, to potem jakiegoś chaina zrobimy. Szybko będzie. W miarę okej, chyba. Okej, zrobimy. Daj. Koleżanko sobie to podnie. Kolego. Tak zwał Igniska. Wyszło 15. To tak mi się to opłacało walczyć o to. Tak, 15? Nie, 30, przepraszam. A co dodaję? Jakieś 110 będzie chyba, mniej. Tak. Okej, okay, i porażka. W przyszłości kupimy nowego. Bo tu chyba jeszcze coś zostanie po nim. A na razie proszę bardzo, tego typa. Idziemy tutaj. Tego typa. Potem sobie tu na tych skoczymy. Tu są ekspy, no.
Tylko właśnie nie wiem, czy teraz tutaj... Może pod podłożu, jak tutaj przejdziemy, to sobie tu wejdziemy. Czy my potrzebujemy manę Inferno? No potrzebujemy. Potrzebujemy jej nawet dużo. Ale jeszcze nie mamy many śmierci, więc mamy 16 dzień dopiero. Czy już? Bo jest 16 dzień, a my nadal nie mamy many śmierci. Nie przychodzi nam ona. Tak przychodzi nam 25 na dzień. To jest po prostu... Czyli w tym dniu byśmy kupili... Bierzemy tego kościoła i tym kościołem idziemy dalej. Idziemy po tym terenie Zielonym Imperium. Do końca, do góry. Nie wiem, naprawdę znowu zastanawiam się, którędy tu pójść. Bo te moje upiory już gromadzą expa na śmierci. Idziemy tu. Idziemy tu w prawo, bo tu może będzie jakaś kopalnia złota, będzie szybciej. Taka jest decyzja. Decyzja już zapadła i tego się trzymamy. Tak będziemy działać. Ciebie ciałem, tak? Skąd? Jeszcze raz mój... Aj! Dobra. No to w zasadzie będziemy walkę teraz. Te chłopoki, gdzie są? Chłopoki. 26, za tytana 26 to jest... 231, o! Mało. 10, brakło mi 20, naprawdę. What? Ale chyba jeszcze nie będzie expa. Dla was nie dostaniemy tyle expa. 10. Też tyle. A ty, oj. 5 dwóch strzelców. Ale miejmy nadzieję, że mu się szybciej ruszy. Tak, no, mam nadzieję, że mu się mimo wszystko szybciej ruszy. Dobra, już w zasadzie sytuacja opanowana, zaraz będę miał tak, 1000 tego. O właśnie, ile potrzebują ci moi wojownicy z przodu? Bo ci z tyłu potrzebują chyba 950 na śmierć. On potrzebuje prawie 2000 na to. To są już takie dosyć duże koszty. Dobra, górskie klany. I wjechać, jechać, grać, grać, grać. Nie ma czasu. Przekaż. Ej, tylko. Przekaż. Aj. Nie, no, to tam po prostu zbieramy. Okej, jedziemy tutaj. Ała.
tyle. Tu... Jeszcze tylko 3... 1. Okej. Tu jest jakaś krypta. A ja oczywiście popełniłem błąd, bo nie kupiłem jeszcze tego budynku. Oczywiście nie popełniłem błąd. Czy mamy roka albo coś takiego nie mamy? Ancient Temple is unexplored. Teraz jest pytanie. Ile ty tam masz? 59, jakbym ci tak dał. Was zaatakował. Problemu raczej. Tak? No dobra, zobaczymy. Wy się ruszacie tu, wy się ruszacie tu. No przydałby nam się jakiś tutaj zwiadowca. Nie wiem, czy teraz właśnie nie zainwestować czasami w gildię i nie kupić tego szkieleta. Chyba będzie najszybciej. 150 gildia. 200-300 many szkielet. Widzę, że tutaj już powoli dochodzimy do tej many naszego zamku. Teraz jakbyśmy przejęli te ruiny, to moglibyśmy mieć nawet... Bo to jest pierścionek do kupienia jeszcze. Srebrny to chyba 50. Albo 100 nawet. Ja muszę zobaczyć, ile potrzebujemy expa, który budynek teraz następny będziemy rozwijali. Bo któryś rozwijać musimy na pewno. Chodzi o to, że jeszcze nie wiem, który. To jest właśnie problem, że nie wiem, kto. Okej. Na was tutaj. Dobra, robimy to tak jak zaplanowaliśmy. Liczną wieżę. Pocowujemy tego szczura jako szkieleta. Szkieleta jako szczura, takiego szczura zwiadowcę. Jadostwo. Totalne dziadostwo. Expa żadnego. Kasy też żadnej. 35. Co to jest 35? I bronze ring. No dobra. I 5 i brązowy pionek. To jest tak. 100. Już mam tutaj 200. Vengeance is near. Było coś takiego. No nie, to po prostu. Zobaczmy, jak to tu wygląda. 60 na 900. Dobra. Czyli mimo wszystko najpierw śmierci będziemy ulepszali. Czyli 1875 potrzebujemy. Mamy 165. Śmierć na sali po prostu. Nie wiem, czy to jest różdżka położona.
jaki teren zajęli. No ja mam nadzieję, że teraz się po prostu rozwinę na tyle, że przejmę już tą naszą manę śmierci. Słuchajcie, ale dzisiaj zrobimy krótszy odcinek, bo ja mam zaraz wyjście do znajomych, tak więc... Dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie, łapeczka w górę pod filmikiem, komentarz. I oczywiście, jeżeli jesteście nowi na kanale, to zostawcie po sobie subskrypcję i naciśnijcie na dzwoneczek, aby być na bieżąco. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!